Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Maruszulkiewicz, Inny Kresz Pole, znajdujemy się na oficjalnym Mediadeju przed Galą Fan 39, ze mną Patryk Duński, witam serdecznie. Witam. Słuchaj, no przed tobą trudne wyzwanie, nie ma co gadać, wasza walka na papierze i pewnie wśród bookmacherów również chyba najbardziej wyrównana, jeżeli chodzi o kursy i typowania fanów. Dla mnie też jest to z tego powodu bardzo ciekawy pojedynek, natomiast jak ty się na niego nastawiasz, no ostatnio Kamil Łebkowski, duży skalp, duże nazwisko w rekordzie, aktualnie Krzysiek Dobrzyński, obaj po dwóch zwycięstwach, wspólny mianownik, jeżeli chodzi o jedno zwycięstwo i u ciebie, i u niego, więc jakie nastawienie mentalne, no bo pewnie znów będziesz underdogiem wśród wielu. No, ja się do tego przyzwyczaiłem, nie? Także jakby to, że startuję z pozycji underdoga, jest dla mnie całkowicie normalne. Już się jakby do tego przyzwyczaiłem, ale mówię, ja podchodzę do każdej walki, staram się tak samo, czy nieważne, z Kamilem było tak samo, też każdy mnie tam gdzieś tam na te straty spisywał i jednak pokazałem, że można wygrywać z takim zawodnikiem i to też wydaje mi się, że to nie był przypadek ta wygrana, bo dobrze oglądałem walkę Kamila od niedawno na Army Fight Night, dał kapitalny pojedynek, także to nie było po prostu tak, że to gdzieś tam lucky punch czy coś takiego, także ja się nastawiam zawsze bardzo dobrze, także jestem dobrej myśli, ale to dzięki temu, tak na dobrą sprawę też dzięki mi tutaj ekipie z Iławy JMC i Kubie Hejna za jakby postawienie mnie na nogi i jakby uporządkowanie tego, co miałem w głowie przed walką, bo nie zawsze było kolorowo, a teraz już jakby wiem, na czym stoję. Przygotowuję się jak zawsze bardzo ciężko, dlatego myślę, że wydaje mi się, że to będzie bardzo fajny i ciekawy pojedynek. Jesteście z Krzyśkiem troszeczkę takiej elicie na tej karcie z tego powodu, że chyba nie mieliście roszady, jeżeli chodzi o rywala. Czy było coś? Nie. Znaczy, no to bardzo dobrze. To znaczy, że przygotowaliśmy się mądrze przede wszystkim, bez jakiegoś tam szarżowania. I ja ogólnie bardzo się cieszę, że taki pojedynek ma miejsce, bo mówię, ja zawsze lubię się bić. Uważam, że w ogóle ten pojedynek ma sens, bo i mówię, i Kamil, i Krzysiek ma pojedynek do przodu, ja też jestem po zwycięstwie, także jesteśmy, rekordy mamy podobne, więc to jest super fajne. Wydaje mi się, że to jest bardzo mądry pojedynek. Krzysiek dużo walk stoczył na pełnym dystansie, jeżeli dobrze się nie mylę, to większość. I wiele z nich było też traktowanych, albo jeżeli nie gdzieś tam w cudzysłowie nominowanych, to wstawianych jako jedne z najlepszych walk na kartach, na których się odbywały. Więc daje ci to duży przegląd też tego, czego się możesz spodziewać. No i właśnie, czego spodziewasz się? Jak ta walka może wyglądać? No bo w obu wypadkach, czy w twoim, czy w jego, no, na brak nud, znaczy na brak emocji nie będziemy mogli narzekać, tak sądzę. Znaczy, ja po prostu będę starał się wykonywać konsekwentnie ten plan, który mam do zrobienia. Ja też jestem przygotowany, bo też walczyłem na pełnych dystansach, także myślę, że jestem i kondycyjnie, i fizycznie dobrze przygotowany, ale mówię, przede wszystkim konsekwentnie realizować plan, bo to się zawsze sprawdzało. Jeżeli ten plan realizowałem, to walka zawsze była wygrana. Za każdym razem, kiedy przegrywałem, to było po prostu dlatego, że gdzieś tam tego planu się nie trzymałem, albo po prostu ten zawodnik już był naprawdę poza jakby poziomem, poza moim zasięgiem, ale zawsze, kiedy tylko realizowałem ten plan, zawsze udawało się wygrywać. Także przede wszystkim chciałbym się podejść do pojedynku spokojnie, wykonywać to, co mam do zrobienia i to, nad czym pracowałem przez te 2 miesiące. Dobrze, w takim razie co? No, pozostaje życzyć ci z owocnego zbijania ostatnich gramów, kilogramów. Widzimy się jutro na ważeniu. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.